Dzień dobry, dzień dobry. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Zapraszam na analizę partii na kamury z dudą. Partia była rozgrywana w turnieju kandydatów, oczywiście, w przedostatniej rundzie. Wyczerpujący turniej. Jeszcze czternasta runda rusza dzisiaj, czyli 4 lipca. Otóż mamy zwycięzcę tego turnieju na rundę przed końcem. Jest nim Jan niepomniażczyk. Który ponownie zagra turniej z Magnusem Carlsenem, zagra mecz z Magnusem Carlsenem o tytuł mistrza świata. Ciekawy jestem, czy Carlsen przystąpi do meczu, ale przypuszczam, że jednak tak, mimo że powiedział, że rezygnuje. Aczkolwiek, no. Turniej e, można by powiedzieć troszkę pod dyktando tutaj Rosjanina. E, no, powiedzmy, Kaisa tu mu sprzyjała, e, no ale rozpędzony zawodnik tutaj, e, jak trzeba, to remisuje, jak trzeba, to też wygrywa, albo wykorzystuje błędy przeciwników. Więc, e, no, tutaj należą się gratulacje. Drugi raz z rzędu wygrał turniej kandydatów, to jest wielka sprawa. Przejdźmy do partii na kamury z Jankiem. E4, C5 zagrał tutaj nasz zawodnik. Skoczek F3. D6, D4 wybitka. Mamy obronę sycylijską, a dokładnie w tym momencie po A6 wariant Najdorfa, czyli najbardziej rozbudowany wariant w szachach, jeśli chodzi o sycylijską. Trudny, ambitny, ale też dający wielkie możliwości. No i tutaj Nakamura zagrał gońcem na E3. Posunięcie E5, skoczek wrócił na F3. Częściej widujemy ruch skoczek B3, żeby podziałać na tym skrzydle. Ale skoczekawczy jest jak najbardziej jedną z możliwości. Goniec E7, nic się nie dzieje. H3. Ruch taki, który tutaj przeszkadza w tym, żeby zagrać gońcem na G4, to jest jedna sprawa. Czasami po prostu białe chcą zagrać ruch G4 od razu, żeby atakować na skrzydle. Janek to teraz zagrywa posunięcie H6 fajnie się rewanżuje, jest to bardzo przydatny ruch, dlatego że nie pozwala tutaj gońcowi zagrać na G5, ale głównie też chodzi o skoczka na G5, który po goniec E6 będzie atakował tego gońca, więc to jest ruch przydatny, poza tym takim po ruchu G4 nie musimy się obawiać ruchu G5, pionek zawsze tutaj tego pionka zniszczy, więc bardzo fajne posunięcia, a chodzi o to, żeby walczyć o punkt D5, co jest ciekawe i goniec zagrywa na C4, walka o punkt D5 trwa i goniec na E6, goniec zagrał na B3, tutaj w ogóle jak Białe wybiły na E6, to ten klimat pionków jest dobry. Znaczy, te pionki są bardzo dobre. Przede wszystkim, pionek z E6 kontroluje bardzo ważne pola w centrum. I czarne są tutaj bardzo zadowolone. Nakamura wrócił jednak gońcem. Skoczek C6 ze strony naszego arcymistrza i skoczek H4. Dziwny ruch na pozór. Tutaj warto przyjrzeć się takiej małej taktyce, bo czasami po prostu tu można zdobyć pionka bijąc skoczkiem na E4. Atakujemy skoczka, ale po wybiciu i po wybiciu niestety jest skoczek D6. I tutaj białe wiodą prym w tej pozycji, więc tak zagrać czarnymi nie wolno, ale zwracać na to uwagę trzeba. W tej sytuacji goniec zbił na... po skoczek H4, przepraszam, skoczek zagrał na A5 i goniec zbił na E6 i skoczek władował się na G6. No i tutaj... Można powiedzieć, że białe stoją lepiej, przyjemniej nieco. Wieża G8. No czarne nie mogą zrobić już roszady krótkiej, ale w tym pancerzu pionków, ten król nie potrzebuje roszady. On czasami może na raty też tą roszadę sobie zrobić. Roszada ze strony na kamury i skoczek na C4 na gońca, goniec na C1. Wiadomo, nie możemy tego gońca białymi tak łatwo oddać. Ten goniec wraca w późniejszym terminie B3 pewnie będzie grane. Wieża C8 na wolną linię jak najbardziej i H4. Ruch, który ma wspomóc skoczka na G6. No taki ruch po prostu, jakby to powiedzieć, utwierdzający tutaj te skrzydło i przytrzymujący po prostu jakieś zapędy czarnych. Ale Janek gra swoje, wieża C6, bardzo przyjemny ruch, dlatego że tutaj wzmacniamy, a czasami też Hetmana ustawimy za tą wieżę. No i taka wieża C6 stoi tu po prostu dobrze. Hetman zagrywa na F3 i króle F7. Opcja na skoczka, h5 nastąpiło i hetman c7. Zobaczcie, wszystko dobrze działa. Skoczek d1, białe zdążyły tutaj tego pionka, że tak powiem c2 obronić. Po skoczek b6, skoczek zagrywa na e3 z obroną. Ale ten skoczek oczywiście tutaj nigdzie nie wejdzie, na szczęście dla czarnych. Pozycja jak pozycja, bardzo normalna, względnie równa. W tej sytuacji jednak gra skoczek d7. Ten skoczek zmierza na f8, żeby wypędzić tutaj tego kolegę. C4 grają białe, właśnie skoczek F8, i skoczek na H4. Figura się cofa, i w tym momencie Janek przechwytuje inicjatywę grając skoczek na H7. Ten skoczek na G5 będzie miał dobrą placówkę. B3 ze strony na i właśnie się ładuje skoczkiem. Co ciekawe, zobaczcie, białe oddają w ten sposób pionka, i tak też w partii nastąpiło. W ogóle e, ta sytuacja e, czarnymi jest myślę, że bardzo przyjemna. Jest pionek więcej, e, problem jeszcze tylko polega e, nad, z tym królem, znaczy problem, no trzeba tego króla schować w bezpieczniejsze miejsce, ale tutaj też nic się absolutnie złego nie dzieje, wszystko jest pod kontrolą. Janek po prostu stoi dobrze, goniec b2, e, wieża e8, widzimy już król łapie dobre miejsce na g8, skoczek wrócił i król na g8. No i wieża A na D1, normalna rzecz, tu wszystko działa jak należy i A5 ze strony Janka. Można oczywiście próbować grać hetman na przykład na B6, dużo ciekawych ruchów tutaj można by było zagrać, ale Janek jednak decyduje się na A5 ten ruch, przede wszystkim chce zniszczyć te, te, te pionki po stronie po prawej, na hetmańskim skrzydle oczywiście, no i taki ruch zaczepny. Skoczek G4 nastąpiło. Na co Janek goniec D8? Tutaj może wielkiej filozofii nie ma. Po prostu wymiana nastąpiła. Skoczek wybił. Wieża D2. Okej. Okay, wieża D2 chce zdwoić wieżę na linii D. W tym momencie skoczek D7. Manewry. I wieża z F na D1. I okazuje się, że ten ruch jest słaby. I to bardzo. A wydaje się, że taki normalny. Tutaj białe. Mogłyby zagrać po prostu ruch f4, prób próbując otworzyć gońca. To takie wydawałoby się logiczne, jednak Nakamura gra tutaj wieżą i goniec na g5. Goniec na g5 stoi rewelacyjnie, strzela wybierze wieża d3. Ta pozycja y, jest bardzo dobra czarnymi. Y, nawet powiem więcej, na tym poziomie ona by, powinna być praktycznie wygrana, bo jest pionek więcej, żadnych gruźb poważnych nie ma tutaj po stronie białych dla czarnych. Czarne stoją świetnie. Janek zagrywa posunięcie chyba najlepsze w partii w tym momencie, b5. Bardzo ładny ruch. Zobaczcie, że nie można wybić na b5. Może tak przestawię strzałkami, bo jest wieża c2. Ten Goniec świetnie tutaj pilnuje pola d2. Goniec zagrał na a3, no i teraz nasz arcymistrz chyba trochę przesadził. Troszkę na własne życzenie niestety, bo zagrał d5. Nie wiem, co miał na myśli autor. Ja przypuszczam, że on tutaj chciał tak zaostrzyć, żeby wejść wieżą na c2. Bardzo ambitnie podszedł do sprawy, ale można zagrać tutaj o wiele, wiele prościej, moi drodzy. B4 można było po prostu rzucić. To, to oczywiście goniec a3 to była prowokacja też do b4, ale b4 jest świetne. Goniec by wrócił i można by było wstawić skoczka na c5 bardzo dobrze i z planem grać właśnie pionkiem na a4 w przyszłości. Tutaj czarne stoją bardzo dobrze. Ja nie widzę nie widzę nic takiego podejrzanego w tej sytuacji dla czarnych. No trudno, niestety tak nie poszło. Tutaj D5 zagrał Janek, na co na Kamura oczywiście no, tak trochę przeczy ten ruch, bo widzimy, że dwie wieże na wolnej linii i jeszcze tutaj jest ta linia otwierana. No i wieża zagrała na C2, ale goniec D6 na Kamura tutaj znalazł. Bardzo fajny ruch, który jest wtrąceniem. Więc tutaj nasz zawodnik postanowił wymienić te hetmany. I zagrał skoczkiem na C5 z atakiem na wieżę. I okazuje się, że teraz białe wcale nie muszą ruszać wieżą, bo to się mogło oczywiście narzucać. Jak jeszcze w tej sytuacji można by było pograć? Trochę lepiej czarnymi. Można by było po prostu zbić. Wieża by mogła zbić. Taki troszkę wariant yy, pokażę forsowny. Po tym ruchu wieża mogłaby wzi wziąć pionka. Wzięlibyśmy na H5, co jest ważne, ten skoczek już nie ma podparcia. Wieża mogłaby wziąć kolejnego pionka. Król na H7, okazuje się, że skoczek może tylko zbić pionka, goniec F4 i skoczek D3. I po wybiciu na C7 wieża by zbiła na H5 i wieża mogłaby zbić na A2. Yy, no i to jest. No to jest w zasadzie remis, bo mimo, że pion więcej, to czarne tutaj stoją dobrze. Znaczy, no po prostu prawdopodobnie by się to skończyło remisem. Goniec jest, jednak jest trochę lepszy od skoczka w tej konfiguracji. No jednak poszło inaczej. Skoczek zagrał na C5 i tutaj na Kamura zagrał D6. Co ciekawe. Zobaczcie, moi drodzy, no Janek wrócił skoczkiem, niestety. Jakby wybił na D3, to następuje D7. Bierze na przykład na A8 i wieża D3 i na przykład wieża A2. I co ciekawe, ten wariant czarnymi mógłby być całkiem sensowny, bo goniec zawsze pilnuje pola D8 i oddajemy te figury za tego pionka, idąc pionkiem do przodu. Ja myślę, że tutaj prawdopodobnie pozycja by się zakończyła remisem, ale no właśnie, pytanie co tutaj nasz zawodnik chciał osiągnąć. Jednak zagrał skoczkiem na D7 pasywnie. I nie wygląda to już najlepiej tutaj czarnymi. Goniec wziął po prostu pionka, wieża wzięła pionka i goniec B4 przytrzymuje na kamura pionka i bardzo go tutaj e, dobrze trzyma. Goniec D8 wieża C3, goniec B6. No, widzimy aktywność na pionka i co jest ciekawe, też nas, nas uczą tutaj zawodnicy tego pokroju, że nie ma co pasywnie się bronić, bo widzimy, że jest prosty atak na piona. Jak się czasami zachować? Czasami warto po prostu uciec i dać przeciwnikowi zbić pionka i tyle, żeby potem zająć się swoimi tutaj wtargnięciami. Zobaczcie, że na przykład, jakby wieża zbiła na F2, to wieża by zagrała na C7. Dużo taktyki się tutaj pojawia i trzeba niezwykle uważać. No, goniec nie zbije, bo pionek zbije. Zobaczcie, tam wieża atakuje w skoczka. Pionek jest bardzo zaawansowany. Figury się białych tutaj rozgrywają niesamowicie. No cóż, Janek zagrał król h7 i posunięcie f3 na spokojnie na kamura, tutaj sobie trzyma tego pionka, wieża na a7, wieża c6, czyli widzimy, że konkretnie nie może jeszcze zbić, ale już naciska, już naciska i to jest bardzo nieprzyjemne. Goniec e3, goniec d2, goniec d4, d4. tutaj białe próbują wymienić te gońce, znowu goniec wraca, no i na kamura zmienił zdanie i zagrał wieżą na c7. No właśnie. Wieża zagrała na A8, król H3. Podciągnął lekko króla. To jest też sztuka. Stojąc dobrze, nie musimy forsować, tylko wyczekiwać. No to są takie momenty niełatwe, oczywiście. Jest wszystko praktyka. Trzeba grać, 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 analizować i starać się zrozumieć o co chodzi. Dobrze, yy, wiem, troszkę masło maślane, ale no taka jest prawda. Yy, tutaj wieża, tutaj pionek na B4, przepraszam i koniec tego pionka wziął, wieża B8, koniec na C3 i wieża B3, no to dobra, taki zabieg kosmetyczny, pionek za pionka, niby aktywność, wieża C8, no i wieża na B8 wraca, niebezpiecznie się robi, tutaj trzask, trzask i D7. Moi drodzy, no, w tej pozycji Janek niestety poddał partię. To jest koniec gry z prostego powodu. Jak skoczek zbija pionka, to wieża zbija, wieża zbija i na końcu jest skoczek F8. I tutaj białe zostają z figurą więcej. Niestety, nasz zawodnik przegrywa z Nakamurą. Szkoda. Szkoda, szkoda, no ale widzimy już coś tam e, po prostu nie grało. Chociaż Janek te partie rozgrywał według mnie fantastycznie. Dostawał po debiucie dobre pozycje, co e, daje dobry prognostyk, bo teoretycznie nasz zawodnik tutaj borykał się trochę z debiutami na tym poziomie, ale widać e, piękna praca włożona, uważam, mimo przegranej pozycji, znaczy mimo, mimo przegranej partii, to nasz zawodnik e, uważam, że gra coraz lepiej i można tutaj wiele rzeczy pewnie skrytykować, jak to zwykle bywa u przegrywających osób. Ja uważam, że to jest dopiero początek i mocno trzymam kciuki za Janka, bo ogląda się jego partię fantastycznie. Czegoś troszeczkę zabrakło. Jeszcze jedna runda, zobaczymy jak to się zakończy. Tymczasem dziękuję za uwagę i do następnego razu.